pana z Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Krakowa w sprawie kilku słów na temat związkowca, sprawy związanej ze związkowcem. Następnie będzie projekt Komisji Planowania Przestrzennego w sprawie ulicy Rogozińskiego, w związku z tym, że są właśnie goście. I jeszcze chciałabym zapowiedzieć, że dostaliśmy dzisiaj informację od radnego dzielnicy trzeciej pana Łukasza Wantucha, że pragnie zagościć na naszej dzisiejszej sesji i chciałby zabrać kilka słów i poprosiłam pana Wantucha, bo on chciał się na początku, żeby ewentualnie przyszedł na koniec, jak już będziemy po obradach i wtedy, jeżeli którzy z państwa będą zainteresowani, to będą mogły słuchać pana Wantucha. Przechodzimy do projektu porządku obrad. Jako punkt trzeci projekt Komisji Planowania Przestrzennego Inwestycji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ulicy Rogozińskiego. Kto z państwa jest za wprowadzeniem tego punktu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jako punkt czwarty projekt Komisji Planowania Przestrzennego Inwestycji w sprawie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru lubomirskiego Beliny Karzmowskiego. Kto z państwa jest za wprowadzeniem tego punktu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jako punkt piąty projekt Komisji Edukacji w sprawie zmiany zadania powierzonego z zakresu prac remontowych w placówkach oświatowych w 2013 roku. Chodzi o szkołę przy ulicy Grochowskiej. Jako punkt szósty projekt Komisji Edukacji w sprawie zmiany zadania powierzonego z zakresu prac remontowych w placówkach oświatowych w 2013 roku. Chodzi o szkołę podstawową nr 3 przy Topolowej. Jako punkt siódmy projekt grupy radnych w sprawie uchylenia punktu czwartego, paragraf trzeci, ustęp dziewiąty uchwały Rady Miasta z dnia 24 kwietnia 2013 roku. Jako punkt ósmy projekt Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa w sprawie zmiany trasy linii autobusowej nr 124. Kto z państwa jest za wprowadzeniem tego punktu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? I obstrukcji nie mamy projektu. I jako punkt dziewiąty oświadczenia i komunikaty. Głosujemy teraz nad całym projektem porządku obrad. Kto z państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. W takim razie bardzo prosimy pana Bogdana Lipę.